Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was już w kolejnym... niestety, oficjalnie 15 odcinku do Sekiro Shadows Die Twice, czy z Sekiro Shadows Die Twice. A finalnie byłby to już odcinek 18, ale niestety zostałem... okradziony z trzech filmów. A mianowicie mój własny program, znaczy mój własny, mój OBS-ik postanowił zrobić mnie w konia i nie nagrywać. Kiedy przechodziłem konkretne etapy, dzięki czemu w tych dwóch odcinkach, po pierwsze odkryłem to przejście za dalej w studni, gdzie był samotny cień Fechmistrz, którego też nie nagrałem, ale to o tym chyba wspominałem, albo w jednym z tych odcinków, które już są na kanale, albo w tych, które się pojawią. Albo niestety w jednym z tych trzech, które poszły w chulerę. Dodatkowo w tym przeszłem przez tą głębinę do głębin w Ashinie. Jak widzicie, mam aż 5 posążków tutaj. Początkowy, gdzie miałem tutaj dość interesującą walkę z minibossem. Czytaj, szczizowałem go całkowicie, bo co chwilę Dreptała, bo to była ona. Dreptała w trującej wodzie, więc po prostu poczekałem, aż się sama z siebie zatruje. To jest tak naprawdę niedaleko miejsca, gdzie boss stoi, także... nie aż tak. Potem kawałek dalej był ukryty las, wieś Mibu oraz młyn wodny właśnie w tej wsi. I w tym miejscu dotarłem do takiego momentu, że mam minibossa, widmo, którego nie jestem w stanie zabić. Chociaż mógłbym teraz spróbować z podbitą... przepraszam. Z podbitą posturą i żywotnością dzięki koralikowi modlitewnemu. A kawałek dalej jest boss, którego... albo zabić nie jestem w stanie, albo po prostu jeszcze nie potrafię go wyczuć. A poza tym to niewiele się dzieje, a ja jestem aktualnie na starym grobie, aby troszeczkę zeksplorować tę część zamku w Ashinie. I troszeczkę się dowiedziałem, że z tego co jest powiedziane, to gdzieś w Ashinie... You didn't see a little scoundrel come running through here, did you? We're after one, and I'm fairly sure he came this way. Hmm. What was he wearing? He had a black hat on, short little guy. Hmm. Thing is, nobody's passed this way at all. The only thing that did look like some kind of animal. A raccoon? Maybe a badger? Couldn't say for sure. You sure you didn't mistake that animal for your criminal? Aw, come on! Forget it. Oh! Borsuk czarny kapelusz. Mały, niski. Kurde. Bo się dowiedziałem, że w Ashinie jeszcze jedno narzędzie protezy mam do znalezienia. Sprawda nie wiem jakie, wiem tylko, że w Ashinie można było znaleźć, w sensie w zamku w Ashinie, dwa narzędzia, a ja już znalazłem jedno, czytaj Sabimaru. Zdejmij. No. Kurde. Masakra. Nie tak dostać crasha gry. Mam full HP przynajmniej. Znaczy i tak bym miał za zabijanie.
throw. A właśnie, jeszcze mam nową sztukę walki, którą właśnie wykorzystałem, czyli eteryczne przejście. Dodatkowo kupiłem sobie też sztukę walki Shinobi, którą zaraz wam pokażę. Oj, to jest po drugiej stronie. A przynajmniej mam nadzieję, że wam pokażę, jeśli będzie jakiś przeciwnik, żeby nie marnować shurikena. A tam co gadali? Mały? W ogóle borsuk czarny kapelusz. To mi się wydaje, że to będzie taki ziomek jak ten z Sempu. Jak są te takie małe, jak są ci mali tacy. Dobra, wszystko działa. Okej, tu jest dziura. A tam byłem przed chwilą. Dziurze. O! O! Siema. Ciekawe. Sobie brakuje mi jeszcze. Czy brakuje? Jestem ciekaw, jakie tykwy jeszcze będę mógł sobie zgarnąć. Bo mam przeciw. Właśnie, też. To jest też jedno. W Mibu był kupiec, u którego kupiłem fioletową tykwę. Czyli taki, można powiedzieć, środek uspokajający, ale nieskończony. Siema. Told those morons to give it a rest, but they don't. They just keep sending more. Such a pain in my. Huh? You one of them Nightjar cronies? No. Of course not. There's something different about you. But I'd say you're in the same line of work. The name's Black Hat Badger. What's yours? Real sociable one, aren't we? First this stubborn lot, now a down in the dumb shinobi, and then those Ashina boys raising hell outside. Could this day get any better? You're a fugitive. Something like that, sure. By the by, I'm a little out of pocket these days. Got the goods, but no one to sell them to. Been waiting for someone like you to show up. Now, if you ask me, this iron-ribbed fan has your name written all over it. With this, you won't pay arrows or bullets no heed. You never know. It might even hold against cannon fire. Now, if this, with this, never... Żelastwo? Woo! Jest! Żelazna forteca! Ale kosztuje 1600. Oho, i śmiertelny cios w locie. O. Okej. No to cóż, czeka mnie troszeczkę zbierania kaski. Dobra, to wiecie co? Ja idę tu trochę pozbierać kasy. Widzimy się za chwilkę. Okej, okay, już jestem z powrotem. Teraz tylko użyć sakiewek. I już mam pieniądze. This here dive ain't half bad. Got clientele coming in left and right. All are welcome. Well, as long as they got the cash. I mogę kupić zarówno żelazną fortecę, żelazny wachlarz wykonany na dalekim zachodzie. Po umieszczeniu w protezie Shinobi staje się działającym narzędziem protezy. Wprawni użytkownicy żelaznego wachlarza mogą nim odbijać strzały, a nawet kule. Był przekazywany z pokolenia na pokolenie przez zabójców ze świątyni Senpo. Nikt nie byłby zdziwiony, gdyby jego następny właściciel uznał, że z powodu wagi wachlarz jest niepraktyczny. Oraz śmiertelny cios w locie.
Instrukcje objaśniające sztukę walki Shinobi śmiertelny cios w locie. Umiejętność zostaje odblokowana po zdobyciu tego przedmiotu. Technika przydatna, przydająca się Shinobi, którzy podczas walki nie trzymają się uporczywie ziemi. Skocz w stronę przeciwnika, który w locie zmniejszył czujność i zabij go, zanim wyląduje z powrotem na ziemi. No i cyk. Enough to make arrangements, at least. Thinking I may be leaving soon. Where to? Senpo Temple up on Mount Kongo. There's all sorts of rats around here these days. Got a feeling things are gonna get real ugly real soon. So, it's about time I tied up some loose ends. In other words, I'm closing up shop. I got some bit. Take care of yourself. Okay. Czy jestem w stanie go spotkać w świątyni Senpu? Bo jeśli tak, to z wielką chęcią to zaraz sprawdzę. Ale najpierw idę zamontować sobie żelazną fortecę w protezie Shinobi. Podzamczę Ashiny. No, mam narzędzie nowe. Wmontowany parasol. Narzędzie protezy z zamocowanym niezniszczalnym żelaznym parasolem. Użycie wymaga symboli ducha. Rozłożony parasol chroni przed atakami z każdej strony. Wyjmij go podczas poruszania się, by osłonić się przed lekkimi atakami. Pamiętaj, że to wciąż tylko parasol. Nie ochroni cię przed niskimi atakami, takimi jak odcięcia. O, i mogę... Mogę się zasłonić, mogę odbić. Ej, fajnie. Okej, dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Co tam w ulepszeniach? W sumie się chyba... Tylko to się chyba odblokowało. A nie, jeszcze jest tu. Magnetyczny parasol i parasol Feniksa. Magnetyczny. O, z atakami z każdej strony. No, ale no, tak samo jak zwykły pewnie. Okej, okay, a ten? O, to jest dobre. I w to będę teraz wszedł. Czyli ile? 1600 i muszę jeszcze złom adamantowy skądś zgarnąć jeden. Ten magnetyczny. Magnetytowy. Byłem blisko. Jeszcze jedną sztukę, bo to będzie idealne na bezgłowych. I na tych całych wojowników Shichimen. I być może na Orin. Czyli właśnie na bossa, z którym miałem tyle problemów. Okej. Okay. Dobra. Właśnie, też... zabiłem tutaj, na powiedzmy jego życzenie, Hanbeya. Więc teraz go z nami tutaj nie ma. A on dał mi taki specjalny przedmiot, który nazywa się Ostatni Gryz. Znaczy, ukryty ząb. I jest to... Ostatni Gryz, tylko... nieskończony. Ty, Mortko, masz mi coś do powiedzenia? Hey there, friend. Still have some business. Looks like that damn near immortal samurai is finally gone and died. I tell you, I don't understand what goes on in the mind of an honest samurai. If you're not gonna die, you should go off and enjoy yourself. Anyways, nice job, friend. I'm sure he went to heaven. Hey, friend. They've got all kinds. I know the interior tide might. Dobra. A coś tu jeszcze masz? Kurczę, wiem, że jest jakiś quest od niego, ale wydaje mi się, że żeby się aktywował, muszę chyba tą notatkę o Sabimaru wykupić. Ajajaj. No ale dobra, zobaczmy. Świątynia Senpu. Dobra,
Najpierw na start, nie? Potem będę go ewentualnie po prostu musiał poszukać. Dobra. Tutaj nic. Nie wiem, czy by mi się jego model doczytał z tej wysoko. Czy tutaj powinien chyba. No dobra, no. Lecę po typa. Mam. I co, jesteś tu? Nie widzę go tutaj. Oj, oj, oj. No to pewnie czeka mnie trochę latania. Dobra, no to kolejne cięcie, a ja spotykam się z wami gdziekolwiek go znajdę. Dobra, jestem już w miejscu za latawcem. Ostatnie miejsce, którego jeszcze nie sprawdziłem. Borsuk, bądź tu! Bądź tu, Borsuku. Ej, ej, co jest? Czy ja tego wcześniej nie zauważyłem? Czy to jest skóra węża? No nie, czy tu jest ten wąż? Czy tu jest ten wąż? Jest borsuk! Czy tu jest ten wąż? Dobra, chyba nie. Nie, tutaj ciągle jest pusto. Ej, chyba że opłynąć tutaj trafi, będę mógł się go pozbyć wtedy finalnie. Jeśli tak, to będę ukontentowany. Ej, to są groby. Siema. Well, if it isn't all chuckles. Did you take care of your business? That I did. All thanks to you. Whose grave is this? This? Experiments with rejuvenation, kidnapping, responsibilities of a black hat. Everything to do with this temple was just rubbing me the wrong way. So that's why you quit. That's right. Anyway, that about wraps things up here for me. Guess I've got nothing else to do but head back to Ashina Castle. Be a damn sight better than this place. Kurde, i szkoda mi go teraz. She reeks of charred corpses and gunpowder, something fierce. The rats are flooding in like you wouldn't believe. You watch yourself out there. Dobra, i teraz chyba po prostu muszę się wrócić tutaj. Znowu z nim pogadać, tam gdzie był. Na początku, w tym domku rozwalonym. Ej, co jest? Czemu tu jest krew?
tu była krew? Oj, tu się stało coś niedobrego. Pytanie tylko, czyja to krew? Sorry, zrób mi... Zrób mi przysługę i zdechnij. Tylko nie zginął. Gościu strzela sobie moździerzem pod nogi i nie dostaje od tego damage'a. On się powinien w tym momencie sam zabić. Dobra, zdjęty. Ej, tu jest przejście? A, Jezu, to jest przejście, ale dotąd. Kurde, ale o co chodzi z tą krwią? Borsuk, żyjesz? Ej! Bez... Koleś strzelił sobie tym pod nogi. Jednocześnie wypluwając to na zewnątrz. Ciekawe. Nawet bardzo. Dobra, wypij. Ale coś mi tu nie pasuje. W ogóle tutaj... Tutaj nie wiem, czy tu było to drzewo, czy tu ktoś był, tylko go wykopali? Bardziej strzelam, że tu było to drzewo, bo jeśli tutaj był faktycznie dodatkowy czyjś grób i ktoś go sobie postanowił rozkopać... Ciekawe by było, nie powiem. Dobra, no nie, tam byłem przed chwilą. Tak? Chyba to... Ej, tam jest przedmiot! No proszę, co daje? O! Ej, to są ci... tam dalej? Ci za... Co jest? Ej, czemu tu jest tyle trupów? Znaczy, nie tych trupów, bo tych, to są akurat trupy, które ja po sobie zostawiłem. Gdzie jest Borsuk? Nie wiem, może muszę jeszcze raz odpocząć? Bo jak się teraz cofnę do tamtych grobów, to jego tam pewnie nie będzie. Odpoczynek. Co teraz? Coś się zmieni? Dalej jest krew. Dalej są dwa trupy. No i w sumie to nic więcej. Nie wiem, sprawdzę może jeszcze co jest w tym. To sprawdzę, czy tam jeszcze jest w Sempo. Wątpię, no ale. Nie mam zbytnio teraz pomysłów w sumie. Mówił, że będzie w Ashinie. No więc jak na moje powinien być tutaj, no ale tutaj go nie ma. Złego masz cela. Dobra,
Nie, to jest jaskinia w zatopionej dolinie. W ogóle to jest śmieszne, bo to jest jaskinia w zatopionej dolinie, a podchodzi pod świątynię Sembo. Ula. Przepraszam. Ej, nie, jest tu jednak. No nie, no ciągle tutaj siedzi. To nie wiem. Chyba muszę pchnąć trochę fabułę, żeby popchnąć jego questa do przodu, mi się wydaje. No ale dobra. Czy ja jestem w stanie sobie coś wykupić? Na pewno nie w tym drzewku. I w żadnym innym też nie. Dobra, to wiecie co? To jak już tak jestem tutaj, to... Po pierwsze, jako że mam pieniądze, to przepodróżuję się szybko do zaniedbania świątyni i ulepszę sobie parasol montowany. I ponieważ... przepraszam. Ponieważ mam troszkę czasu, to myślę, że spróbuję pokonać wodną... Chociaż nie. Na Orin spróbuję pójść jako sobie ten lepszy parasol. A póki co, spróbuję przejść się zatopioną doliną. Magnetyczny. I teraz zbierać 1000 i ten jeszcze jeden złom magnetytowy na parasol Feniksa. No, spoko. Dobra, parasol będzie gdzie? Tu, pod Sabimaru. Czyli jak coś, to będę Sabimaru wymieniał. Będzie szybciej. No to dobra. Podróż. A w sumie tak stąd może. Jak powiedział Kuro, żeby od kapliczki iść. O! Witaj, Tengu z Ashin / Ishinie Ashino. Okej, ciebie się tu nie spodziewałem, ani tego trupa. Sekiro. Ministry rats. They find a way in through every crack and crevice. There's always more of them to kill. By the way, Sekiro, have you mastered any secret techniques? Yes. Yes. It seems you have. Sekiro. You really have a knack for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. No nie! Piąte drzewko umiejętności! Ezoteryczny tekst Mushin. Wyjątkowy tekst opisujący Mushin. Legendarny styl złożony Ashiny. Młody Ishin nie cofał się przed niczym na drodze do władzy. Jego determinacja sprawiła, że zagarnął Ashinę dla siebie. Ten styl to wynik połączonych technik, które miał okazję poznać. Dążenie do doskonałości było fundamentem osiągnięć Ishina. Dlatego ten tekst nigdy nie zostanie ukończony. Okej. Chyba cię coś trzepnęło teraz, mi się wydaje. Okej, ale wydaje mi się, że to chyba jest koniec questa. Całego od niego. Ale powiedział tajemne techniki. Czyli jak rozumiem, jeśli do tego czasu nie miałbym odblokowanego ani krzyża Ashiny, ani natarcia cienia, to pewnie nie dostałbym tego tekstu. Dobra. Słagerskie lądowanie. Odpoczynek, żeby zregenerować mięśnie. Czekaj chwilę. Zjednocz się i pokaż mi ten tekst. O co chodzi tu? Sztuki Mushin. O proszę. To są jakieś kombinacje tych
ultimate'ów. Czyli co? Tu mam krzyż Ashiny i natarcie cienia. I to jest połączone w przejście wirującej chmury. Za 9 punktów umiejętności! Ile? Ile? 9 punktów umiejętności! Tu wzmocnione dobycie śmiertelności. Ale to wymaga ode mnie jeszcze tego ultimate'a z sztuk protezy. A tu ultimate pewnie z Senpo. Tu jest co? Runięcie cienia. Wow. Ej, ale tam jest jeszcze miejsce dalej. Czy potem one się... Czy to się potem to i to, czy to się potem połączy? I da mi możliwość odblokowania jeszcze kolejnych technik? Wydaje mi się, że tak, bo to jest za krótkie. No patrzcie tu, to jest rozciągnięte na całość. Do tego, do startu opisu, a tu się to tak mniej więcej kończy w niecałej połowie. Wow. Ale będzie farmienia co niemiara, żeby wszystko sobie zdobyć. Będzie farmienia co niemiara. Ale dobra, jak powiedziałem, jeszcze bym chciał troszeczkę tutaj przeeksplorować zatopioną dolinę. O nie. A w sumie było wspominane, że są tutaj ci strzelcy. No ej, miałem blok. Dobra, masz tam coś dla mnie? No ja trochę kasy. Okej, tutaj nic, ale mogę iść tędy. Kolejny. Serio? Tak zaczynasz? Możesz od Gana sobie jeszcze wejść. Jak twój kolega z głębin. Dobra, tu jest koleś. Tu się nie popisałem trochę. Wow! Fuchs! Jaja se robisz? Jaja se robisz? No i 1000 ekspa poszło w pizdu. Fajnie. Przecudownie. Ale 160 ekspa idzie za jednego typa. To jest chyba dobre miejsce dla mnie. Do ekspienia, oczywiście. Nawet bardziej wydajniejsze niż Świątynia Sempu czy Wieśmibu. Bo tam dostaję niecałą... No troszeczkę więcej niż połowę mniej za jednego kolesia. Co prawda tam ci się respią w nieskończoność. Mówię o tych... We wsi Mibu. Ale tutaj dostaje więcej. Otrutka w proszku. Dobra, tu jest przejście. Tylko pytanie, gdzie ja tędy dojdę? Chyba dalej? No jak i na plecach stał jeden. O, i do tego nie był sam. Zdejmij go. Wypij. No, mówiłem coś o koleś z shotgunem. Zajebiście. Fajnie. Cudownie po prostu, cudownie!
Ograniczyłeś się, jakbym miał w Polsce przedsiębiorstwo. Ciągle tylko tracę pieniądze. Aha, fajnie. Garda w powietrzu, ale i tak, ale nie zaliczyło mi blokowania. Na górę. Kurde! Dobra, to użyj granulki teraz. Teraz tutaj. Dobra, i to było tędy. Dla mnie to jest takim drobnym problemem, bo ja po prostu, jako że nie znam tej lokacji, w ogóle, to nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. Nie, po prostu... Nie wiem, czy powiedzenie, że szukam posążków rzeźbiarza jako takich punktów orientacyjnych, to jest dobre określenie. Kurde, prawie. No, to też prawie wyszło. Czy naprawdę zginąłem przed posążkiem rzeźbiarza? Kiedy ty to przeładowujesz, koleś? Powiedz mi to. Powiedz mi to. Też 300, prawie 300, fajnie. Powiedz mi, kiedy ty to przeładowujesz? No powiedz mi kiedy. Przeturasz się, strzelisz, znowu się przeturasz i znowu strzelisz. A kiedy ty to przeładowujesz? Złom magnetytowy, to jeszcze tysiak. Dobra, jednoż mi się z tym posążkiem. 700 jeszcze potrzebuję, żeby sobie ten parasol ulepszyć. Co ty robisz zabójcę ze świątyni Sempo? The Gunfort. It was even more formidable than we'd heard. We were reckless to go in unprepared. It takes me back. I can hear the Sempo temple bell. No dobra, nie bardzo wiem, jak to rozumieć. W sensie, dokładnie nie bardzo wiem, o jakim dzwonie on teraz wspominał. O, świetnie, już mnie ktoś wyhaczył. No nie! To takie macie... walory obronne, co? No oj! Wow, to mnie fuksy nie trafiło. Nie, 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 nie spadaj. Odczep się, odczep się ode mnie. Odczep się ode mnie. Nie ma mnie, nie ma mnie. Idź. Idź precz. Idź precz. Nie no, bajlando. O, taka twierdza, pełna snajperów. Haha, parasol. No. Przydałby się jeszcze... Ja do niej wrócę, ale najpierw pozbędę się ostrzału. No, strzelać. No, momentalnie mnie zauważyli. Spróbuję zablokować. O, zajebiście leci na posturę. O, dobra, może się uda przebiec. A! Co nie? Co jest? Co to za dziura? I czemu jestem obok niej? Ok.
Okej, okay, ale dobrze, że przebiegłem, a nie szedłem z parasolem. Finalnie i tak spadłem, ale z parasolem nie zdążyłbym nawet zareagować. Dobra, gdzie jest ta dziura? Tam. Cóż, granulka. Jazda! Leroy Jenkins! Ty, udało się! Dałam się! Nie złapałem się. Ale na szczęście jestem tu, a nie obok niej. Tyle dobrego. O, już miał ktoś w zasięgu? Kto? Ty. No to pa... Panu? I panu już dziękujemy. Kolejny złom magnetytowy. Uff. To? To nie jest twierdza. To jest a... Cholera jasna. To jest chędożony poligon snajperski. To jest najgorsze, bo mnie czeka jeszcze droga powrotna do tej drugiej już wężookiej. Tylko niestety wiecie, jaki jest problem z tą tutaj? Jeśli ona będzie walczyć podobnie do tej pierwszej, to tu nie mam trującej wody, nie ma oparów ani niczego trującego, w czym mógłbym ją utopić. Albo poczekać, żeby sama się nadwyrężyła. Ty, czy... Ja właśnie przebiegłem po minach? Czarny proch, dwie sztuki. Chyba tak. I jakimś dziwnym trafem nie dostałem obrażeń. Dobrze. Kiedy ty to zdążyłeś przeładować? Stary, ty masz... Muszkiet! Skąd strzelał? Stamtąd. Ty nie masz kałacha, ty masz zwykły muszkiet! Który trzeba przeładować po wystrzale. Kolejny złom magnetytowy. Kasa w górę. Dobra, jak rozumiem, twierdzę już zdobyłem. Tylko co teraz? W sensie, mam ten cały klucz do do czegoś w twierdzy. Dobra, nie zauważył mnie. No nie. No nie, dwóch z shotgunem. YOLO! Jest kolejny posążek! Tak! Dawaj, 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 jednocz się! Twierdza. Dobra. 40, prawie 5 minut nagrania. Wow. Wow. Naprawdę. Ale teraz po prostu jestem w szoku. Jak mi się zgrabnie udało to zrobić. Ale teraz mi się przydał ten posążek. I to bardzo. Ale dobra, nic to. Ja teraz się zajmę czyszczeniem i przygotowaniem się do drugiej już wężookiej, a z wami widzę się w kolejnym odcinku. Także... Także no... No widzimy się w kolejnym odcinku, Boże, co będę wymyślał? Elo, narka!